No więc tak, jeszcze raz dla przypomnienia, dzisiaj spotykamy się, żebym zaprezentował wam mój workflow w Mapillary. Będę wam prezentował właśnie, jak tworzę zdjęcia 360 samochodu, jak wykorzystuję robienie też, jak tworzę zdjęcia też jadąc rowerem albo na spacerze. To na samym początku już wam powiem, że przygotowałem specjalnie na to dzisiejsze spotkanie objazd, zrobiłem kamerką 360 po grójcu i będę wam dzisiaj właśnie prezentował, jak to wszystko wygląda. Więc tak, może na początku zaczniemy od czego w ogóle ja, z czego w ogóle ja korzystam. Więc ja do swoich zdjęć 360, jak i do zdjęć takich 180 stopni, wykorzystuję sobie kamerkę Insta360 ONE X2 i nie jest to blog sponsorowany. Wręcz mogę wam powiedzieć jedną negatywną cechę, której nie lubię bardzo w tej kamerce. Ogólnie ona ma bardzo dziwną tendencję do losowego zacinania się w środku nagrania i takie nagranie wtedy jest już nie do użytku, dopóki nie zrestartujecie kamerki, a wszystko, co się nagrało do tego momentu, jest utracone. I powiedzmy, że to się zdarza raz na 5 nagrań, raz na 6 i to jest naprawdę irytujące, ale no, dosyć dziwne zachowanie. Może to jest kwestia mojej karty pamięci, ale no, na razie nie mam innej, więc a jakoś to super też właśnie się mi nie przeszkadza, po prostu wtedy restartuję. A teraz pytanie, dlaczego może wybrałem tą kamerkę? W sumie najważniejszą cechą, jaką tą kamerkę odróżnia od kamerki GoPro, którą też na samym początku myślałem sobie kupić, to dwie cechy. Po pierwsze, stabilizacja. Jakby firma Insta360 pod względem stabilizacji, można powiedzieć, że miażdży na głowę. Nie wiem, czy to dobre określenie, konkurencję. I naprawdę, jeżeli jedziecie rowerem i są jakieś wyboje, czy samochodem, co będzie, mi się zdaje, jak nie zapomnę wam pokazać, potem widać, że naprawdę stabilizacja działa cuda. A kolejna rzecz, to na pierwszym tu jest ekranie, widać tutaj na dole, ta kamerka ma jakby wkręt taki standardowy do kamerek, co jest po prostu standardowe i to jest tym piękne. Na przykład jak GoPro sobie zaczycie, to on ma jakiś swój własny wkrętak, przez co dużo dodatków jest mało kompatybilnych, a ta kamerka po prostu jest, powiedzmy, standardowa. No i poza tym, że się zacina, to jest w sumie spoko. Więc no, tak. To są takie przelotki, żeby sobie... Tak, 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 to są też przelotki, ale ja wolę jakby... Ja lubię podejście do firm, które od samego początku są jakby otwarte z innymi firmami. A to, że coś, jakaś firma sobie zrobi coś swojego, to mi się tak słabo zazwyczaj podoba. Więc teraz tak, no już mam tą kamerkę i teraz myślę, że mogę wam pokazać... Najpierw opowiem wam o moim workflow samochodowym, tym 360 najciekawszym. Więc na razie to sobie zminimalizuję, teraz wam otworzę zdjęcia. Więc teraz tak, do mojego zestawu samochodowego mam jeszcze zakupione w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze mam taki uchwyt na czubek samochodu, który ma trzy przystawki. No i ale przystawki jak przystawki, oczywiście ten uchwyt się mega dobrze trzyma, ale jeszcze mam zakupiony dla bezpieczeństwa, no pas bezpieczeństwa, którym sobie po prostu obwijam to w razie czego. To jakby nie jest jakoś super widoczne na tych zdjęciach, co robię, a zawsze mam spokojną głowę, że jakby no nie trzyma się to. I ważna rzecz to, że te uchwyty, co są samochodowe, to one zazwyczaj mają tam gdzieś napisane w opisie, że to 50 km na godzinę czy coś takiego, więc ja osobiście unikam szybkiej jazdy z tym czakiem i zazwyczaj właśnie to po jakichś drogach takich miejskich albo właśnie podmiejskich wykorzystuję. No i tutaj jeszcze możecie zobaczyć, że mam taki kawałek materiału, ponieważ mój pas bezpieczeństwa ma taki metalowy kawałek i jakbym tego materiału tu nie ułożył, to bym się po prostu porysował dach. Więc tak to wygląda i zaraz wam pokażę drugie zdjęcie, na którym już jest tutaj, jak widzicie, będzie ten standardowy wkrętak. Jest przymocowana już kamerka. I na tą kamerkę mam jeszcze, dokupiłem sobie taki specjalny dodatkowe szkło, bo problem z kamerką jest taki, że jak się porysuje wam to szkło, w tym domyślnie w kamerce, no to macie porysowane zdjęcia, a tutaj jest jakby wymienny ten, jakby ta nakładka jest wymienna, że jak się ona raz porysuje, to potem możecie sobie wymienić. Ale cenowo trochę to za drogo wchodzi, chyba to coś około 100 albo 200 zł kosztuje i to jest naprawdę, no ale cóż, no ale jednorazowa inwestycja w OSM, tak? I tutaj widzicie, już zawiniałem sobie ten materiał i dalej przejdziemy do prostu przetwarzania takich zdjęć. No bo proces wygląda tak naprawdę tak, że ja sobie jakby mam już przyczepioną tą kamerkę, odpalam sobie jej zasilanie i w środku samochodu mam wtedy dwa telefony. Pierwszy telefon to jest mój telefon, który nagrywa pozycję GPS i wykorzystuje do tego aplikację Osmend i wam mogę pokazać teraz jeszcze trzecie zdjęcie.
jak widzicie, korzystam z aplikacji Osment i podczas, kiedy sobie jakby robię te kursy, to mam ustawione tak, że nagrywa mi się ścieżka, tu widzicie 409 metrów mi się już nagrało, a dodatkowo zostawia mi czerwony ślad, przez co ja, kiedy jakby jadę samochodem, to widzę kątem oka po prostu, bo telefon mam jakby tak zainstalowany, że go widzę cały czas, ulicę, którymi jeszcze nie przejechałem, przez co jakby mogę w miarę to szybko jakby dobrze ogarnąć. No tak, a teraz drugi telefon, czemu mam? A właśnie drugi telefon to jest od tego właśnie zacinania się. Jakby ja wszystkie kursy, jakie 360 do tej pory robiłem z moją dziewczyną i ona właśnie nadzoruje ten drugi telefon i ona, jak coś się zatnie, to mi od razu zgłasza, więc my od razu się gdzieś z boku zatrzymujemy i restartujemy to, więc po prostu drugi telefon jest po to, żeby był podgląd i żeby można było w czasie rzeczywistym widzieć, czy to kamerka się działa, czy działa, bo jak się zatnie, to na telefonie właśnie widać, że się zacięło. Czy jakieś pytania są do tego, do tej części? Dobra, ja mam pierwsze pytanie. No, dawaj. Który byś użył zamiast przyssawek? Zamiast magnesu z jakąś, mocnego magnesu z miękką podkładką. Tak jak do anten CB. Czekaj, sugerujesz mi czegoś innego? Czy to jest pytanie? Jeszcze raz. To jest, no sugeruję lub się pytam. A. Czy nie rozważałeś takiej opcji? Jakiś mocny magnes, no z miękką podkładką. Więc, tak? Więc nie rozważałem żadnej innej opcji. A co do sugestii, to jakby nie szukałem nowych rozwiązań, bo to rozwiązanie mam teraz działa powiedzmy niemalże perfekcyjnie i jest dosyć szybkie do instalacji i nie jestem w stanie ci więcej na to odpowiedzieć. Dobra, druga rzecz. Dwa telefony. Byś mieć jeden telefon po prostu na split screenie odpalić to, ewentualnie tablet, nie wiem. Aha. No. Obecnie teraz jest tak, przynajmniej na przykład na Galaxy S23, że jak najbardziej można mieć dwie apki, które jednocześnie działają. Nie tak, że klikasz na jedną i druga się tam wyłącza i nic nie działa i nie aktualizuje się. Rozumiem. Okej. Można sprawdzić, nie? Dobra. Masz rację. Rzeczywiście, mógłbym sobie popatrzeć, czy mam funkcję w telefonie, gdzie mógłbym sobie zesplitować. To by mogło pomóc, rzeczywiście. No, masz rację, dobra, to ja to zobaczę. Jak kamerka jest tak stosunkowo nisko, to ja mam... dużo zabiera pola widoczności ten sam samochód? Tak? Najpierw odpowiem Tomczykowi. Pole widoczności rzeczywiście, jeżeli się jedzie, to będziecie zaraz widzieć, to po bokach chodnika nie widać, ale nie jest to zazwyczaj problem, jeśli chodzi o mapowanie, bo zazwyczaj można wtedy przesunąć zdjęcie jedno do przodu i widać dokładnie, jakby tam był chodnik, że to nie jest jakby duży problem. Jest to lekki problem, ale nie jest to, a nie muszę też się martwić o wysokość samochodu, bo jak gdzieś przejeżdżam, ona jest dosyć nisko. Jakby to nie jest większy problem. Zobaczycie za chwilę na zdjęciach. I jeszcze teraz Majki coś chciał powiedzieć. Czy tylko był wymutowany i chyba mogło przebić głos. Mogło przebić. No dobra. To Tomczyk, to chyba ci odpowiedziałem na to pytanie. Jak nie, to mi przeszkodź i powoli będziemy teraz przechodzić do drugiego etapu. Więc tak, kiedy już mam to nagranie zrobione, to w aplikacji Osment sobie wysyłam taki pliczek z nagraniem do portalu OpenStreetMap bezpośrednio. Sobie otworzę tutaj linka, wam pokażę. Moje tracy. O, widzicie, mam tutaj swoje GPS tracy i powiedzmy, że to są właśnie te tracy z Grójca. Ja sobie tutaj bezpośrednio przesyłam i potem sobie po prostu je wszystkie klikam sobie dolno, odpowiadam. Mógłbym je bezpośrednio na komputer, ale zauważyłem, że po prostu wiele szybciej jest to wysłać bezpośrednio na Osma i potem pobrać. Więc mamy już teraz pliczek osmowy, ale teraz jeszcze ważna rzecz, że musimy przetworzyć te zdjęcia do takiego standardu, bo jakby ta kamerka nie nagrywa w takich zwykłych plikach, trzeba je przetworzyć. Co jest zrozumiałe, bo jeszcze on ma wtedy przychodzi ten proces całej stabilizacji tego nagrania. Więc do tego będziemy potrzebować oprogramowania Insta360 Studio. No i niestety to oprogramowanie działa na Windowsie, na macOSie, ale jako że jesteśmy na Linuxie, to pewnie zakładacie, że udało mi się to odpalić i ja wam pokażę, jak to odpalić. Z pierwszych ciekawostek, no to pobieramy wersję dla Windowsa i jeszcze jeden protip, jak się pyta was o numer seryjny, to on będzie wydawało się, że nie chce jakiegoś losowego, nie chce nieprawidłowego kodu, ale wystarczy wpisać test i się pobiera. Więc to jakbyście kiedykolwiek mieli taki problem, że nie musicie szukać numeru seryjnego, tylko ten działa. Dobra, więc ja jestem na Linuxie i ja do aplikacji odpalania Windowsowych korzystam z Lutrisa. I teraz tak, tutaj mam skonfigurowaną aplikację Insta360 i teraz wam szybko pokażę bardzo, jak tutaj mam ustawione, bo to też nie jest takie proste.
Więc tak, wersji Wine, jakie wykorzystywałem, to u mnie w moim przypadku musiałem korzystać z dwóch różnych wersji, w zależności od tego, czy chciałem instalować aplikację, czy z niej korzystać. Do aplikacji pamiętam, że wykorzystałem tą wersję do LoLa. Nie wiem, czy LoL chodzi tutaj o grę, ale wykorzystałem i rzeczywiście zadziałało mi ta instalacja. Natomiast potem nie byłem w stanie odpalić i odpalenie działa mi na wersji 8.5 staging. No a tak samo instalacja nie działa mi na tej wersji, a na tej działa, więc odpalam sobie na tej, a instaluję sobie na tej drugiej. No dobra, więc to tyle trików i teraz już mam tutaj okienko aplikacji odpalone. Aplikacja też jest trochę niestabilna czasami, bo czasami trzeba ją kilka razy restartować, żeby się odpaliła, ale działa ogólnie. Takie właśnie ciekawostki z życia Linuxacza, że po prostu jakoś działa. No i dobra, więc teraz otworzymy sobie nagranie. I ja w przypadku już tutaj sobie zgrałem pliki na komputer i nie będą to, w sumie możemy odpalić 360 najpierw, bo ja jeszcze częścią tego wszystkiego, sobie tylko to otworzę, żeby tutaj wam nie pokazywać za dużo, częścią tego wszystkiego jest to, że chciałbym dzisiaj jeszcze wyrenderować przy was sobie nagranie ze spaceru. O, no i skraszował. Dobra, liczymy na to, że odpali. No może w trakcie jak no. Odpala. Pytam to, co chciałem spytać, ale mi akurat jedzenie przynieśli. Aha. Jak nagrywasz, znaczy jak widzisz podgląd na drugim telefonie, nie ma jakiejś opcji, żeby ten telefon na bieżąco nagrywał i nie tracić zapisu przy restarcie? Nie, bo jest to, podgląd jest dosyć skompresowany. Kurczę, ale mi się zlagowało. Podgląd jest dosyć skompresowany i jakby na podglądzie nie widać całego obrotu kamerki, tej 360, więc podgląd jest jakby taki 2D, nie 360. Więc... No, ale to jedno, a rozumiem, że nie jest cały stream z kamerki przesyłany do telefonu i się nie da jednak. Jest, ale jest dosyć mocno skompresowany, bo to po Wi-Fi leci, że jakby kamerka swój moduł Wi-Fi jakby odpala i ty się z telefonem łączysz po Wi-Fi do kamerki. I ona po Wi-Fi to wysyła i to powiedzmy jakoś, powiem tak, to jest ograniczenie przez Insta360, więc nie da się aktualnie, ale pewnie mogliby to jakoś usprawnić. Dobra, już znajduję tutaj to Insta30, grujec. Czekajcie. Więc tutaj mam zdjęcia, więc otworzymy jakieś, powiedzmy te z pierwszych zdjęć, to będzie najbardziej pomocne, może to spróbuję. A, to są te uszkodzone, co się kamerka zadziała, to te drugie otworzymy. Dobra, więc kiedy już macie to nagranie i sobie patrzycie to w tym oprogramowaniu, no to macie taki widok 360 i tutaj właśnie to, co wspominałem, że jak się jedzie ten samochód, to nie widać właśnie boku chodnika, ale jak chwileczkę przejedziecie dalej, no to jakby widać jest to, o kurczę, to tak przejąłem, to jakby widać, to jest to dalej troszeczkę. No a z drugiej strony jest to widać, no widać, że te pomarańczowe, ale to można uznać za cechę charakterystyczną moich nagrań. Więc jeśli chodzi o konfigurację do eksportu takiego nagrania, to jest tylko jedna bardzo ważna rzecz. W tutaj opcji stabilizacji trzeba zaznaczyć tryb Direction Lock. Direction Lock polega na tym, że kamerka, jakby nagranie kamerki będzie cały czas na wprost pokazywało. Czyli jak widzicie, jak sobie jadę, to jest cały czas na wprost i jest to bardzo ważne w kolejnym procesie łączenia tego nagrania z plikiem GPS, bo my jakby w pliku GPS, który ja mam, mam, ale bardzo z małą dokładnością obrót jakby kompasowy. Przez co jakby, żeby określić w którą stronę jest jakby skierowane zdjęcie z kamerki, ja określam to na podstawie ruchu samochodu, czyli w tym przypadku cały czas do przodu, więc bardzo ważne jest tutaj, żeby to było, bo jak coś z tego nie zaznaczę, to możecie zobaczyć, że jakby ona cały czas, na przykład powiedzmy na północ będzie prowadzić. No powiedzmy, że można by też to jakoś lepiej zrobić, że powiedzmy zakładamy, że zawsze jest na północ, a potem to jakoś w programie, który wam potem pokażę, ustawić tam, że cały czas są zdjęcia na północ, ale powiedzmy, że to jest jakby bardziej taki intuitywny system zrobiony. No dobra, więc jak już sobie to ustawimy, to jeszcze opcjonalnie czasami mogę sobie kolor plus odpalić na bardzo niską moc, na przykład tak około 15 zostawiam, to trochę taki kolor jest i trochę kontrast się zwiększa, więc jakby zdjęcia są lepszej jakości. I kiedy już mamy to wszystko ustawione, to nic więcej nie trzeba, tylko trzeba wziąć, kliknąć start export. I ważna rzecz, żeby eksportować to jako eksport 360 wideo i z tych parametrów tutaj nic za bardzo nie zmieniamy, wszystko leci. No i kiedy się już to wyeksportuje, to wam tutaj pokażę, bo muszę wyeksportować jedno nagranie. Tylko otworzę z mojego spaceru. Kiedy już to wyeksportujemy, to przejdziemy do kolejnej części, ale jeszcze, tak jak mówię, spacer.
wyeksportujemy jedno nagranie i przy okazji pokażę wam, jak wygląda eksport zdjęć nie 360. W tym przypadku widzicie, jestem ja tutaj cień i będziemy teraz iść na spacer. I tutaj jeśli chodzi o eksport takiego wideo, są trochę inne parametry, ale także korzystamy z direction locka, czyli jak będę szedł do przodu, to będzie mi kamerka cały czas do przodu wskazywała. I mogę wam jeszcze z ciekawostek spacerowych powiedzieć, albo nie, bo nie będę już wam mieszał. I też kolor plus możemy dać sobie na 15 około. I teraz jedną bardzo ciekawą rzecz, która jest mega przydatna i to jest właśnie plus tego, że ja nagrywam sobie kamerką 360, a nie na przykład taką zwykłą telefonową, to, że na przykład w 360 mogę sobie zmienić jakby proporcje ekranu. Wybieram sobie to 2,35 na 1, przez co mam taki efekt praktycznie 180 widoczności. No, przepraszam. No i plus jest taki, że jak się gdzieś idzie, powiedzmy jest jakaś uliczka gdzieś z boku, to często na tej kamerce się to wszystko, może tutaj pójdziemy, dosyć załapie. A gdzie w takim standardowym widoku 16, 4 i na 3 powiedzmy nagrywają telefony, no to widać, że jest tutaj dosyć sporo ucięte. Więc kiedy sobie to kliknę tutaj i zacznę eksport, w tym przypadku już nie jako 360, tylko jako zwykłe. Wszystko tutaj chyba nie zmieniam, bo już sobie tutaj zapisałem, że bitrate na 50, rozdzielczość na 1440 i H264 dla szybkości. Więc sobie zaczniemy to eksportować w międzyczasie, bo będę tego potrzebował. Ale już kiedy przejdziemy do wyeksportowanego pliku, bo ja już będziemy teraz montować to 360, sobie tylko to otworzę tutaj. Więc tak, wyeksportowany plik z kamerki 360 wygląda w następujący sposób. Tylko, które to było to pierwsze? Poczekajcie, muszę sobie posortować po nazwie. To będzie to pierwsze, podejrzewam, tak? Więc kiedy ja sobie ten pliczek otworzę, on wygląda po prostu, no tak, że jest to tak. I to jest też kwestia playera, bo mój, ja korzystam aktualnie z Haruna Player i Haruna Player jakby nie wspiera tych widoków 360, ale jakbyście sobie to otworzyli na przykład w VLC, to normalnie możecie sobie przechylać kamerkę, patrzeć z boku, jest jakby to normalnie wyświetlone. Natomiast w tym przypadku jakby to wygląda jak wygląda, ale to nie jest jakby duży problem. No i widzicie, że sobie tutaj po prostu jadę. Jest to po prostu wideo takie 360 już w takim normalnym formacie, co każdy player sobie mniej więcej jakoś to otworzy. I w tym przypadku, jak już jesteśmy, to chciałbym może wam pokazać kwestię tej stabilizacji. Jak mi się uda gdzieś jakiś spowalniacz wyhaczyć. Nie będę na to dużo czasu marnował, ale gdzieś tutaj kojarzę, że były chyba jakieś spowalniacze. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Naprawdę jest to fajny widok. Może będzie na tych wybojach, bo to jest dosyć piaszczysty. Możecie zobaczyć, że cały dół samochodu się trzęsie. Natomiast jak patrzycie na górną część, albo jak na pobocze patrzycie, że jest to wszystko mega wystabilizowane, więc naprawdę jakby zdjęcia niesamowite wychodzą, niezależności czy jedziecie po jakimś spowalniaczu, czy po jakichś takich wybojach, jest to bardzo dobrze zrobione. No dobra, to chciałem wam pokazać. I teraz jak mamy taki już plik MP4 i mamy tą ścieżkę GPX, którą pobraliśmy sobie z OS, no to musimy to jakoś teraz złączyć. Więc tak, ja sobie stworzę teraz folder z tymi wszystkimi rzeczami, czyli wszystkie ścieżki GPX, bo mam po prostu tak napisany program, który mi to jakby nie ma dla mnie to większego znaczenia, oraz ścieżkę tutaj tą wideo, sobie to skopiuję i stworzymy sobie nowy folder o nazwie go 703.1, 0 to był mój testowy, sprawdzałem czy wszystko działa i sobie to wszystko tutaj przeniosę. Więc teraz tak, mój program jest napisany w Pythonie. Ja wam go zaraz pokażę, tylko chciałbym na GitHuba, bo ja go sobie dzisiaj już na GitHuba wrzuciłem. Więc tak, projekt na GitHubie to jest GPX Vid2Peak, tylko muszę go teraz opublikować i zostawiłem ten moment publikacji na właśnie spotkanie, więc teraz dajcie mi szybko, zmienię to na publiczne. Tak, tak, tak. Dobra, no i jest opublikowany. Więc teraz to, co wam pokazywał, to wszystko znajdziecie w tym projekcie. I ważna rzecz to, że ten projekt jest jakby mój personalny i to jakby ten projekt nigdy z założenia nie miał wyjść na widok publiczny, więc jest dosyć słabo zrobiony i jeżeli będziecie chcieli użyć tego projektu pod siebie, to będziecie musieli go zmienić.
może w przyszłości to uda mi się usprawnić, jak będę robił jakby od zera ten projekt, ale na tą chwilę ten projekt służy jako, może służyć jedynie jako guidance, czyli taka pomoc, żeby dać wam ideę, jak to wykonać. A główny plik, no to jest właśnie main. I tu jest wszystko napisane, ale ja naprawdę nie czytajcie tego, bo wam oczy wypali. Dobra. Czy są jakieś pytania na ten moment? Zaraz będziemy przechodzić do łączenia właśnie tych plików z GPX z wideo. Czy jakieś są pytanka do tego, co było? Czemu w ogóle nagrywasz wideo jakby, a nie robisz po prostu zdjęcia w jakimś odstępie? Mhm. Więc tak. Aha. Więc myślałem na samym początku właśnie, żeby robić takie standardowe robienie zdjęcia, co powiedzmy co sekundę albo kilka razy na sekundę. Jednakże z kamerek 360, takie ja patrzyłem dwie firmy głównie, Insta360 i GoPro, to w kamerkach 360 najszybciej jak chyba jest tryb robienia zdjęć, to chyba jest dwa razy na sekundę albo raz na sekundę. Jest to jakaś śmieszna wartość. W każdym razie zauważyłem, że tworzenie pliku wideo po pierwsze będzie o wiele wygodniejsze do pracy, przez to, że możecie sobie to wideo jakoś powiedzmy możecie jakby zmienić parametry post factum. Natomiast jak macie już zdjęcia zrobione wcześniej, to jakby nie zrobicie sobie zdjęcia pomiędzy. I do czego wykorzystuję ten fakt? Na przykład powiedzmy jak, bo ja nagrywam sobie też, mogę wam szybko pokazać, ja nagrywam sobie też, nagrywam sobie samochodową kamerką taką, co nagrywa po prostu trasę. I ja mam na tej kamerce dwa tryby. I mam tryb przedni, widzicie? I mam też tryb tylni. I ogólnie to może wyglądać magicznie, ale proces cały jest dokładnie taki sam, po prostu to łączycie i tak dalej. I teraz odpowiadając dlaczego nagrywam wideo, to, że na przykład ja lubię taki efekt, że jeżeli na przykład jadę gdzieś powoli, no to mi zależy o to, żeby zdjęcia nie były blisko siebie, czyli powiedzmy tam tylko co około 10 metrów, czyli robione tak średnio raz na 2 sekundy może. Natomiast jak jadę szybko, powiedzmy 60, 80, 100 na godzinę, no to wtedy mi zależy, żeby zdjęcia były robione nawet dochodzi do 8 zdjęć na sekundę, żeby jednak ten dystans, w niezależności od prędkości, był między zdjęciami taki sam. I właśnie przez zdjęcie jest to dosyć trudne do zrobienia, a przez wideo jest to o wiele bardziej łatwe do zautomatyzowania. I jeszcze jedna rzecz, to że w tym muszę otworzyć, poczekajcie. Robiąc wideo, tylko znajdę, mogę na przykład to też właśnie zautomatyzować w taki sposób, że na przykład jeżeli zdjęcie wyjdzie jakieś takie zblurowane, widzicie, bo w zależności właśnie jak się gdzieś przejeżdża, jeżeli przejeżdżacie po czymś wyboistym, to zdjęcie może być wymazane, to przez to, że wideo robi dosyć 24, nawet 30 klatek na sekundę, to można wziąć jedną klatkę do przodu, do tyłu i mieć całkowicie powiedzmy wyostrzone zdjęcie, więc dlatego to jest właśnie wideo. Jest jakby o wiele bardziej wygodniejsze do pracy. Dobra. Więc my skopiowaliśmy to, niech sobie przypomnę, i teraz mamy odpalić projekt. Dobra, więc teraz ja sobie tylko wejdę w folder z projektem i go odpalimy. I może, nie wiem czy odpalać wam szybko kod, mogę wam na szybkości w sumie, czy jest coś tutaj co wam mogę powiedzieć? Mogę wam z grubsza powiedzieć na czym polega ta aplikacja. Na tym, aplikacja ta polega na tym, że ona ma jakby kilka trybów działania, w zależności od tego czy nagrywam jako dashcam, czyli ta kamerka z samochodu, czy nagrywam swoją kamerką 360. A w trybie dashcam jeszcze wykrywam, czy jest to przednia kamerka, czy tylnia, bo ja robię takie małe oszustwo z mapillary, że jak nagrywam tylnią kamerkę, to chcę, aby jakby kiedy przesuwam strzałkami, to było to jakby, że po prostu muszą być te zdjęcia odwrócone po to, że jeżeli używam aplikacji mapillary do wysyłania, to ona ma jakby interpolację obrotu kamerki i kiedy ja tego nie oszukam, jakby czasu robienia zdjęcia, to się potem psuje. Więc nie chcę mi się to zagłębiać, bo to już, ja już czuję, że to będzie zbyt skomplikowane. W każdym razie jest i tak i musicie wiedzieć. Jeszcze z ciekawostek tutaj, to ta aplikacja też przycina właśnie w zależności, czy jest to przednia, czy tylnia kamerka, bo jak sobie zobaczycie, to na przykład na tylnej kamerce są inne, na dole mam na przykład taki napis, jest moja prędkość jazdy, godzina i tak dalej, a na przykład na przedniej kamerce, no w sumie jest tylko to. W każdym razie chodzi tu o to, że ucinam nam te zdjęcia, żeby wyciąć nam ten tekst. No i to chyba tyle z kodu, bo nie chcę wam tutaj kodem męczyć, więc uznajmy, że to jest tyle, dobra? I teraz tak, ja mam skonfigurowaną tą aplikację, żeby mi szukała w tym folderze
folderów. Więc jesteśmy w folderze car i ona sortuje folderów na podstawie nazwy. I bierze ostatni folder, czyli w tym przypadku będzie to 703.1 i potem już zaczyna działać swoją magia. Więc ja tutaj pozwolę teraz wystartować. Jak widzicie, wykryło mi ten folder .1, nie wykryło, że to jest dashcam i eksportuje. Eksport tego to powinien potrwać chyba tak 3 minutki, więc w sumie 3 minutki to... Czy macie jakieś pytania? Możemy chwilę sobie pogadać na luzie. Jak mogę wam pokazać, że tu się właśnie już tworzą te zdjęcia powoli. Ja mam pytanie, czy ty masz w tym programie jakiś offset, bo ja próbowałem robić coś podobnego z kamerką i Garminem jeszcze. No i tam czasem trzeba było ustawić sobie offset, że inna godzina masz trochę na kamerze, trochę inną na GPS-ie czy tam w telefonie. Tak, będzie, to jest część aplikacji już i jak się to skończy, to wszystko będzie widać. Tak, trzeba offsety zrobić, bo rzeczywiście zawsze jest rozbieżność z czasem, kiedy zostało wideo nagrane, a kiedy pozycja GPS została zarejestrowana. Ale mam to tak zrobione w aplikacji, że to nie jest wielki problem i to zaraz będziemy widzieć. Jest aktualnie 1030 zdjęć wyeksportowanych, a ma być 1800. Więc jeszcze chwilkę. Mogę wam z ciekawostki jeszcze powiedzieć... A, właśnie miałem parametry kamerki gadać. Więc tak, więc wam się może wydawać, że w sumie najlepiej odpalicie z kamerkę, żeby nagrywała w 30 fpsach na jak najwyższej rozdzielczości. Natomiast odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ jak najwyższa rozdzielczość jak najbardziej. Jednakże częstotliwość robienia jakby zdjęć, to zamiast 30 fpsów to ja nagrywam w 24. I wam powiem zaraz dlaczego. Moja aplikacja dzieli wideo, każdą ona tworzy 8 zdjęć na każdą sekundę, żeby potem, tak jak wcześniej wspominałem, w zależności od prędkości poruszania się, wybrać więcej zdjęć albo mniej zdjęć. Więc ja tworzę 8 zdjęć na sekundę, więc jeżeli tworzę 24 klatki na sekundę, to każde zdjęcie jest idealnie jakby idealnie dzieli się w 24, czyli 24 podzielić na 8 to jest idealnie 3, natomiast jak będziecie chcieli dzielić 30 na 8, to jest to dosyć ciężko podzielić i będzie zawsze jakaś minimalna rozbieżność czasu między następnymi zdjęciami. No, a na 24 jest powiedzmy zawsze idealnie, więc też taka mała ciekawostka. Ale w rzeczywistości nie ma to większego znaczenia. To jest taki bardziej już jak chcecie mieć coś perfekcyjnie zrobione. Dobra, no i widzicie, już się wyeksportowało i aplikacja przeszła właśnie w tym tryb offsetu. Ja mam taki mały tutaj właśnie pomocnik, który mi mówi offset do pierwszego zdjęcia jakby. Czyli jakby ja już mam z grubsza ideę, ile muszę tu wpisać i mi tutaj podpowiada 64. No i zaczniemy sobie, 60 oznacza to minut, a 4 oznacza sekundy. Mogę to wpisać jako 0, 4 albo 4 po prostu. Czyli tutaj mi daje ideę, że może być przesunięcie o godzinę, co się dosyć często zdarza, ponieważ my w Polsce mamy to przesunięcie letnie, zimowe i mi się chyba nie chce tego po prostu na kamerce co chwilę zmieniać. Więc w zależności od tego, która jest pora roku, to czasami trzeba o 60, a czasami nie trzeba. Więc teraz, kiedy ja sobie wpiszę to się już 4, ten proces już powinien o wiele szybciej przejść. Teraz te wszystkie zdjęcia zostały tutaj zrenejmowane automatycznie i mają nadpisywane teraz te metadane. No i się to zrobiło. Więc teraz zobaczmy, jak to wygląda. Ja do tego będę potrzebował odpalić sobie już oficjalną aplikację tutaj Mapillary. Więc sobie wejdę teraz w Mapillary i odpalę go. Proszę bardzo. I teraz przerzucę sobie po prostu ten folder z tymi zdjęciami, które już mają złączone pliki pozycje GPX. Pozwolę mu tutaj sobie przetworzyć te pliki i poczekać, aż tu przyzmuję. Tu są błędy, jakby 1300 błędów, ale to można całkowicie zignorować, bo to są po prostu błędy plików, które nie mają zapisanej pozycji GPS. Bo jakby nie wszystkie pliki są wykorzystywane przez algorytm, który mam taki dosyć prosty napisany i po prostu te pliki nie mają żadnej pozycji zapisanej i wtedy ten Mapillary jakby nam to skipuje. Tutaj możemy teraz kolejną rzecz, to musimy się upewnić, że ten offset, który wpisaliśmy, jest poprawny. Jak ja do tego podchodzę? Ważna rzecz to jest podczas porównywania offsetu to, żeby nie zwracać uwagi na to, co jest w otoczeniu, czy na przykład tutaj jest środek skrzyżowania, czy nie, tylko żeby zwracać uwagę na zakręty na samej ścieżce. Bo z doświadczenia wiem, że jeżeli będziecie zwracać uwagę na to, czy tu jesteśmy na skrzyżowaniu, czy nie, to
będzie bardzo dosyć duży błąd, bo czasami to przesunięcie jest niezłe, a największą celność osiągniecie, jak będziecie bazować na zakrętach. No i powiedzmy, ja sobie wezmę ten zakręt i będę sobie na podstawie tego zakrętu próbował offset znaleźć. Odpalę sobie pierwsze zdjęcie. I jak widzicie, zakręt, tutaj mówimy o tym skrzyżowaniu, może to trochę powiększę. Te zdjęcia wyglądają, ale to jakby to nie jest problem. W mapilary się będą w porządku wyglądać. Patrzymy się tu na środek i patrzymy, jak to wygląda. Powiedzmy, że ja teraz jestem tak mniej więcej na środku zakrętu, a tutaj cały czas jestem przed zakrętem. I tutaj jakby można powiedzieć, że samochód jest obrócony tak o tak 50-60 stopni nawet. Więc to zdjęcie mi się zdaje, że powinno być chyba tym zdjęciem. Więc teraz tak, więc teraz obliczę nowy offset. Zobaczę sobie, jaką mamy tutaj godzinę. Więc to jest 9:34:03. A nie za zakrętem? Nie. Na GPS-ie. Na zdjęciu jesteś na zakręcie, to na GPS-ie jesteś przed, za zakrętem. Jestem przed, bo to jakby tutaj mi wskazuje kierunek jazdy. Okej. Więc teraz jesteśmy 9:34:03, a ja chciałbym być na tej pozycji. Więc sobie klikam tutaj i patrzę, że tu jest 9:34:08, więc to jest 5 sekund różnicy. Więc teraz ja sobie tutaj cofnę i ja myślę zawsze tak. To zdjęcie zostało zrobione 5 sekund później, więc sobie teraz wpisuję tak, 60+9 i czekamy. To mogę sobie zamknąć, aplikacji Mapillary nie muszę zamykać i nawet nie będę musiał importować tego, bo jest to, mam dosyć jakby wygodnie zrobione. Trzeba otworzyć tutaj sekcję editing i żeby odświeżyć jakby wszystkie te metadane, to po prostu klikamy sobie interpolate directions. To jakby żadnego efektu dla naszych obrotu nie ma, bo ja też właśnie w mojej aplikacji interpoluję sobie obrót. A to powoduje tak, że nie muszę jakby zamykać aplikacji, tylko mi się automatycznie odświeża. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. No jestem tutaj rzeczywiście teraz na tej pozycji, co chciałem być, ale sprawdźmy jeszcze jakieś inne skrzyżowanie. Powiedzmy tutaj teraz, tutaj wskazuje, że jesteśmy prostopadle jeszcze do skrzyżowania, natomiast tutaj już widać, że już trochę zakręcamy. Jest to tak 30 sekund zakręt i to w sumie by zgadzało się z tym. Więc tutaj by jeszcze wypadało chyba jedną sekundę przesunąć i więc idealną odpowiedzią wydaje się być 60-10 i ja już to wcześniej testowałem, więc wiem, że to będzie odpowiednia wartość dla tej ścieżki. Tylko chciałem was przeprowadzić przez cały mój proces dedukcji. Więc kiedy ustawimy sobie 60 minut i 10 sekund przesunięcia, zazwyczaj to właśnie do dwóch razy trzeba powtórzyć, a potem już to jakby już jest zazwyczaj za drugim, za trzecim razem już to wszystko jest. No i możemy sobie to jeszcze gdzieś powiedzmy zweryfikować. Kliknijmy sobie jeszcze ten zakręt, zobaczmy, czy jesteśmy na zakręcie jakimś. I rzeczywiście można spojrzeć, że tutaj jakby samochód skręca. Więc to jest jakby odpowiedni czas. I teraz ostatnia rzecz, to czy musimy uciąć jakieś początkowe, ostatnie odcinki drogi. W tym przypadku nie ma zawijasów żadnych. Tutaj także nie ma, bo to się może po prostu czasami zdarzać, że czasami nagranie się zacznie za szybko, albo się nagrywanie ścieżki zacznie za szybko i potem to brzydko wygląda. Albo na przykład jak zaczynacie zawracać w samochodzie, też to zaczyna brzydko wyglądać, bo jakby ten cały proces polega na tym, że jedziecie do przodu. To takie momenty trzeba uciąć. Powiedzmy, że tutaj jest to wszystko ok, ale powiedzmy, że dla prezentacji utnę ten ostatni odcinek, bo powiedzmy mi się nie podoba ten. No to patrzę sobie teraz dane. Jest to zdjęcie 1863, a poprzednie jest 1860, czyli wszystko po 1860 powinienem był uciąć. Czyli od tego do tego sobie utnę. I kiedy już sobie powiedzmy uciąłem ten moment, mogę oczywiście to ucinać w środku. Kiedy już sobie uciąłem, to znowu sobie jeszcze raz odświeżę. Upewnię się, że już jakby wszystkie takie ścieżka jest dosyć ładnie zrobiona. No i jest tutaj, widzicie, że ostatni to jest 60. No i tak przygotowana ścieżka jest gotowa do wyeksportowania. Nie trzeba już jakby nic więcej tutaj klikać. Tak jak mówię, to wygląda jak wygląda, ale kiedy wyślecie to już na Mapillary i kiedy oni to zaindeksują, to będzie to perfekcyjnie zdjęcie 360. Więc to się może już teraz w tle wysyłać, to już nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Ale możemy chyba wrócić teraz tylko jeszcze do roweru, bo już wam o spacerze mówiłem. Spacer, tak jak mówię, ten sam proces, tylko inaczej jest jakby eksportowane wideo. Potem aplikacja jest jakby tak samo wykorzystywana, też muszę offset znaleźć, też obrót kamerki dostosować. Rowerowo jest dokładnie tak samo, ale mam jeszcze dla was jedno zdjęcie, bo może was też interesować, jak ja montuję kamerkę na rower. W sumie może was to interesować, dlaczego, jak ja montuję kamerkę w ogóle na człowieka. Więc... Jeszcze raz?
interesuje nas. Tak, więc przejdziemy do niedzielnego folderu. I tutaj mam zdjęcie numer 4. I to jest mój zestaw rowerowy. W lewej stronie mam uchwyt na telefon, który mam jakby też sobie zapisuję ścieżkę GPS oraz mam jakby swoją pozycję. A tutaj mam kolejny uchwyt już też z tym standardowym właśnie na kamerkę. I możecie zauważyć, że tu jest takie metalowe zipki są zamocowane. To jest dlatego, że już mnie okradli niestety i ja już się nauczyłem i teraz mam metalowe zipki, które odstraszają złodziei. No, może trytki powinienem też to nazwać. I to jest jakby tu i tu zapięte. I dosyć fajna sprawa, bo dosyć tanio są, a rzeczywiście bez nożyczek tego nie ma. A jaki złodziej nosi nożyczki w dzisiejszych czasach? Więc mam to po prostu tak zrobione i sobie montuję kamerkę, startuję i to jest jakby to wszystko. A jeśli chodzi o spacer, taki spacerowy, to wróćmy sobie na stronkę Insta360, to może tam sobie... muszę tylko to znaleźć, akcesoria. Więc jeśli chodzi o spacerowanie, to ja sobie korzystam z takiego sticka, nie pamiętam, który to był stick. O, ja z tego korzystam sobie sticka. I dlaczego korzystam z tego sticka? Ponieważ ma on tutaj dosyć jakby wygodny przycisk start-stop, ma jakby dodatkową baterię, że jak na przykład ja sobie gdzieś powiedzmy na dłuższe jeszcze spacery chodzę, to mogę jakby, kiedy właśnie bateria się rozładuje, to on sobie doładowywuje. A bateria w tej kamerce wytrzymuje około 2 godzin, może półtorej. Więc tak sobie chodzę na spacery, na rowery tak, a samochodem tak. Samochodem są najlepsze zdjęcia, mogę wam w sumie teraz pokazać, bo w sumie ja wam mówię o tym całym 360, że będzie takie super na mapilary, ale wam w sumie nie pokazałem żadnych zdjęć z mapilary, bo może ktoś może stąd nie wiedzieć, jak to w ogóle wygląda. I sobie szybko otworzę aplikację mapilary i przejdziemy do jakichś moich przeszłych zdjęć. Trzeba. Dobra. Ja gdzieś tutaj jeździłem też z 360. Przybliżymy. I chyba mogę sobie tu odfiltrować 360 panoramy tylko. I mam tutaj. Więc jeżeli już zrobicie taki ten cały proces, to sobie klikacie potem w mapilary albo w edytorze OpenStreetMap i zdjęcie wygląda tak, że macie po prostu ten sam pas, do przodu sobie posuwacie. Tak samo możecie sobie tu przesuwać i właśnie obrót, jeżeli ja się powiedzmy patrzę w prawo, to możecie zobaczyć, że tutaj kamerka też się patrzy w prawo. Jak się patrzę na budynek, to ta kamerka też się patrzy tutaj na budynek. I właśnie to po to jest ważne, żeby ta cała interpolacja kątów była poprawna, bo inaczej byśmy powiedzmy patrzyli się w tą stronę, aby kamerka gdzie indziej się patrzyła. A efekt wygląda jak wygląda, po prostu wszystko jest ładnie. Można by jeszcze się ewentualnie kiedyś pobawić w jakieś maskowanie tego samochodu, jak robi Google na swoich mapach i potem powiedzmy wypełniać to jakimś asfaltem, ale mi się nie chce, bo chyba na to się nikt za bardzo nie będzie z OpenStreetMap skupiał. Więc tak, no i tutaj już widzicie, że powoli mi się ingestują te zdjęcia i potem będę się one pokazać. Czyli to znaczy, że ten upload się zrobił i to można zrobić. Tutaj eksport też się zrobił, więc to też można zamknąć. No i chyba skończyliśmy. Chyba skończyliśmy, jeśli chodzi o mapilary. I teraz możecie zadać jeszcze jakieś, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego, co teraz było prezentowane, czyli właśnie łączenie tych zdjęć, dedukcja tego offsetu, albo właśnie coś jeszcze na temat spaceru, mojego wyposażenia. Patrzyłeś na narzędzia od mapilary, bo są jakieś konsolowe. Tak. No, chyba też coś tak potrafią, tam właśnie jakiś offset i tak dalej. Mm-hmm. Tak, ale ja korzystam właśnie z tego GUI-owego, GUI po angielsku, z GUI-owego właśnie tego interfejsu, ponieważ ja lubię to, że kiedy jakby ja zrobię ten całe interpolację, to ja widzę jakby wizualnie, w którą stronę jest obrócony ten kąt i jakby mam takie potwierdzenie, że wszystko dobrze wykonałem, że nie ma gdzieś, plus o wiele łatwiej jest mi właśnie wynaleźć jakieś takie błędy na mapie, że właśnie gdzieś zaczynam cofać samochodem, wtedy się psuje to muszę ten kawałek wyciąć, jakby wizualnie to widzę. Tak. Tak, znaczy ja mówię bardziej w kontekście tego programu, który napisałeś, czy jakby nie dałoby się tego w zasadzie zrobić jakoś.
A żeby to zintegrować? Ma filary. Znaczy nie wiem, czy narzędzia ma filary może na to pozwalają, nie wiem. Ja wiem, że ma filary na pewno pozwala na właśnie interpolację kątów. Mhm. Ale czy to jakieś... To jakieś offsety i coś tam jest, jakieś video, sample, distance. Aha. Czy mówisz o tym celi, tak? Tak, konsolowym, no. Tak, ale mój powód, dlaczego tego nigdy nie zrobiłem, to w sumie to, że jak mam swój kod, to mogę sobie to wygodnie modyfikować. Plus nie byłem pewien, nie byłem pewien jednej rzeczy, czy mogę w tym celi zrobić tak, że sobie przetworzę te zdjęcia, a potem w GUI sobie je potwierdzę i przez GUI dopiero wyślę. Nie pamiętam, czy to było możliwe, czy jedynie było możliwe tak, że przetworzysz i od razu wysyłasz. To jest chyba oddzielony proces od upload. No to znaczy, możesz zrobić jednocześnie, ale myślę, że oddzieli się, no. W takim wypadku może rzeczywiście byłoby to lepsze i może kiedyś rozważę jeszcze raz użycie celi, ale na tą chwilę jest jak jest. I jeszcze raz wam... Rozumiem. I jeszcze tylko raz przypomnę linka, że to jest GPXV i w sumie wyślę, bo tak szybko powiedziałem o tym aplikacji, ale nikomu nie powiedziałem, nie wysłałem linka, więc wyślałem wam linka, no. Ja bym nie myślał o tym CLI Mapillary jako jakby alternatywie do tego graficznego, tylko jakby po prostu alternatywa do tego, co napisałeś, nie? Potencjalnie. Mm-hmm. Rozumiem. Jakby tak, zgadzam się. Ale na przykład chyba jest rzecz, której by nie przetworzyło to celi, że na przykład jak nagrywam sobie kamerką samochodową tylnią, to muszę sobie odwrócić jakby czas w tych zdjęciach, żeby mi się to ładnie zimportowało, bo jeżeli tego nie zrobię, to będą one traktowane jak zdjęcia z przodu i nie będą wtedy interpolować się jakby poprawnie. No w każdym razie ja rozumiem, że na pewno jest jakiś inny sposób, ja to rozważę, zobaczę co, jakie są możliwości i ten. I przejdę. Pytanie, jak się robi w Mapillary, tą aplikacją Mapillary się robi zdjęcia, to ona tam ma bądź miała opcję, żeby określić przy robieniu zdjęcia, czy to jest zdjęcie robione do przodu, do tyłu, w bok, a nie pod kątem 45 stopni się dawało. Nie wiem, czy to by się nie dało wykorzystać zamiast odwracać czas. Nie wiem, jak jest to zrobione tam. Ja odwracam głównie czas z innego powodu, takiego, że jak korzystam sobie z tego GUI Mapillary, odpalam to przez taką swoją customową komendę, którą wam tutaj pokazywałem, ponieważ jestem na Nixie, a Nix ma dosyć problemy z odpalaniem app image'ów, więc taka ciekawostka. Więc teraz, a chodzi mi tutaj głównie o to, chyba drugi raz mi się tu nie zimport... jak usunę z historii, bo chcę jeszcze raz to po prostu otworzyć, żebym wam zwizualizować moją odpowiedź po prostu. Spróbujmy to otworzyć w czas. Ty odwracasz czas, tylko się zastanawiam, czy nie dałoby się zamiast odwracania czasu przekazać jakoś, to są zdjęcia robione do tyłu. Rozumiem. Ja powiem tak, ja korzystam głównie z tej aplikacji GUI i tutaj z tego co patrzyłem nie ma żadnej takiej opcji, a mi zależy na tym, że jeżeli ja powiedzmy sobie właśnie wytnę gdzieś jakiś kawałek i kliknę sobie Interpolate Directions, to chcę nadal, żeby mi wskazywała ta ścieżka w stronę, którą jadę. I jak sobie odwrócę czas, to rzeczywiście wtedy jakby z punktu tutaj widzenia aplikacji ja jadę w tą stronę i wtedy mi automatycznie obraca kamerkę w tą stronę. Natomiast jeżeli nigdy bym nie dotykał tego przycisku, co nie byłoby takie wygodne dla mnie, bo jeżeli sobie powiedzmy wytnę jakiś kawałek, to musiałbym zamykać to, otwierać znowu, czekać aż to się załaduje, to po prostu ja odwracam sobie czas tylko dla tej aplikacji, bo ja naprawdę lubię po prostu jakby tutaj mieć to zwizualizowane i to jest po to aplikacji to zrobione, odwracanie czasu. A tutaj nie ma opcji chyba za bardzo właśnie tego, żeby to było tak robione. Więc dlatego to jest tak zrobione. Tak. No i z ciekawostek to właśnie tutaj możecie zobaczyć, że tutaj właśnie efekt finalny jest taki, że gdziekolwiek nie spojrzycie, to niezależnie od jakiej prędkości jadę, to mniej więcej te punkty są właśnie rozdzielone równomiernie. A właśnie problemy są takie, że jeżeli jedziecie, powiedzmy, macie ustawione na jakiś czas, albo nie na jakiś czas, to po prostu możecie mieć różne dystansy.
na przykład jak nagrywać sobie chyba telefonem, to wszystkie telefony w dzisiejszych czasach w większości mają odświeżanie GPS na poziomie jednej klatki na sekundę. Więc najczęściej jak możecie telefonem poprać pozycję GPS, to raz na sekundę. A aplikacja robi tak, że jeżeli powiedzmy, zobaczcie tutaj sobie taki odcinek, powiedzmy, że jadę go dosyć szybciej, to on, ta aplikacja, którą wykorzystuje do przetwarzania tych, automatycznie jakby interpoluje mi także właśnie moją pozycję GPS. Przez co ja mogę sobie powiedzmy w tym odcinku, powiedzmy załóżmy, że tu są dwa zdjęcia, pyk, 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 czy powiedzmy jedna sekunda, druga sekunda, trzy sekundy, to ona automatycznie pomiędzy te punkty wstawia dodatkowe zdjęcia, żeby to było tak równomiernie zrobione. No. Tak, tyle chciałem powiedzieć. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Czy możemy, w sumie dzisiaj otwarte spotkanie niedzielne, więc można w sumie zadać pytania też niezwiązane z Mopilary, jeżeli ktoś ma coś ciekawego. Chciałem w sumie zapytać, czy patrzyłeś na jakieś przy kupowaniu tej kamerki, czy patrzyłeś na jakieś inne jeszcze? Jakieś, nie wiem, na przykład Ricoh Delta, coś takiego jest? Więc czy patrzyłem na jakieś inne? Głównie zastanawiałem się nad kamerką właśnie Mapilary i GoPro. Pod względem właśnie wybrałem Mapilary, przepraszam, nie Mapilary, tylko Insta360. Wybrałem pod względem właśnie stabilizacji i standardów otwartych w miarę. A czy jakieś inne jeszcze się rozpatrywałem? Miałem przez chwilę szalony pomysł, który był tylko szalony. Jeśli chodzi o inne brandy, to nie za bardzo, ale patrzyłem tutaj sobie co w ofercie, co ma Insta360 i przez pewien moment patrzyłem sobie na tą ich ofertę Pro 2 albo Titan. To chyba to Pro 2 patrzyłem, ale jak zobaczyłem ile to kosztuje, to się przestraszyłem, bo to chyba kosztuje około właśnie 20 tysięcy złotych. Ja powiedziałem, tak, nie. No ja właśnie tak szukałem w kontekście, żeby tak budżetowe było, nie? Tak, więc jeśli chodzi o inne oferty, no to może być bardziej budżetowo ta X1, bo oni mają gdzieś X1 jeszcze, była przed X2, albo ta X3, albo po prostu jakaś używana kamerka też, bo fajny bajer z takimi kamerkami jest taki, że dużo ludzi je kupuje, potem ich z nimi nie korzysta i potem je sprzedają jako używane, one są praktycznie nieużywane, więc dosyć można tanio skupić używaną, która jest w bardzo dobrym stanie, ale muszę antyreklamę jeszcze raz przypomnieć, zrobić, że Insta 360 moja się dosyć często zacina, raz na 6 razy, ale może to być kwestia mojej karty, ale to musicie coś pamiętać, że jakby to nie jest produkt idealny, więc nie, też nie płacicie jakichś niesamowitych pieniędzy za to. Mhm. No, więc tak, więc patrzyłem, no i w sumie. Znaczy i też w sumie się zastanawiam, na co też patrzeć, nie, przy wyborze takiej kamerki w sumie. Znaczy nie wiem, no bo na przykład masz niektóre mają wbudowany GPS, tak, no ale w sumie... Pytanie na przykład, znaczy, no to jest dosyć ci ułatwia, nie, sprawę chyba, jeśli chodzi o robienie, chociaż no w sumie nie wiem jak przy wideo, tak? Tak, niektóre mają rzeczywiście wbudowane GPS, ja kiedy patrzyłem, to nie za bardzo zwracałem uwagę, bo nie, ale mogę was ostrzec przed jedną rzeczą, to, że coś ma wbudowane GPS nie znaczy, że będziecie w stanie tego użyć w taki prosty sposób, bo na przykład ja mam kamerkę w samochodzie, która nagrywa mi jazdę i ona teoretycznie też ma wbudowane GPS, ale z jakiegoś powodu ten GPS, te pozycje GPS są zaszyfrowane w jakiś dziwny sposób. I tutaj mam w tym swoim repozytorium wrzucony jeszcze plik NVTK, który mi, to jest robiony przez gościa Sergiej Franco. To jest jakby, to nie jest już moja część kodu, ale jest na otwartej też licencji. I jest dosyć przydatny ten kawałek, że jeżeli macie taką kamerkę nie pamiętam jakiej to serii. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli macie jakąś kamerkę, to może być wymagane właśnie jakiś dziwny skrypt na odszyfrowanie tej pozycji, co jest w ogóle dla mnie kuriozalne, że takie coś się dzieje. No ale jest i w sumie nie chcę mi się z tym męczyć nigdy, po prostu nagrywam sobie telefonem, ale a ten skrypt używam po prostu jako backup. Powiedzmy, że jeżeli na telefonie by się jakoś mi ścieżka nie nagrała, to mam jeszcze w tym pliku kamerki, ale w sumie tak jak teraz już półtora roku, to chyba nigdy tego nie użyłem. Więc... Jak się zastanawiałem nad Insta 360, to wiedziałem, że gdzieś tam jest taki pilot, który można mieć. Aha. Pilot ma wbudowany GPS. Tak, ale ja też o tym słyszałem i o tym czytałem, ale podobno coś było z nim mega dziwnego, pamiętam. Może go znajdziemy. Pamiętam, że to było tak słabo zrobione, że od razu to... Remote. To nie jest ten remote. Insta 360 X2 remote. Jakoś to było mega dziwnie zrobione, że w sumie tego nigdy, to jest chyba ten remote, że nigdy tego nie postanowiłem za to nie iść.
Nie pamiętam, to gdzieś chyba było w recenzjach. W każdym razie to jakoś. Naprawdę mówię, uważaj z tym. Ja nie pamiętam, o co z tym chodziło, ale pamiętam ci, powiem ci, że jestem na tyle pewien, że coś było w tym dziwnie zrobione, że ci odrzucam. A jakby sugeruję ci, żebyś to nie szedł, bo to było jakoś chyba dziwnie zrobione. Nie pamiętam, ale jak poczytasz recenzję tego pilotu, na pewno to znajdziesz. Bo ja sobie czytałem recenzję i w sumie nigdy tego nie zrobię. Ale może w tym nowszym pilocie jest to jakoś to lepiej rozwiązane. Ale no nie podoba mi się, że w nowszych rzeczach są naprawione rzeczy, a w starych tak zrobione. I chciałem jeszcze tutaj otworzyć to, bo tutaj wszedłem na akcesoria, bo właśnie propos rzeczy, jakie ciekawe są przydatne na kamerce. No to właśnie te nakładki na tą kamerkę, na to szkiełko są dosyć przydatne. I gdzieś tutaj jest ta jedna nakładka, i gdzieś jeszcze ta druga jest. To się guard lens. Nie to. Nie to, nie to. Kurczę, nie mogę się nic znaleźć. W każdym razie, że są takie naklejki na szkiełko, przez to wam jak się poruszuje to szkiełko, to wam się nie rysuje, bo tego nie wymienicie tak prosto, a to dosyć łatwo wymienić. No ale cena jest dosyć, powiedzmy, trochę straszna jak za taki kawałek plastiku. To kosztuje chyba 100 zł, a właśnie ten chyba większy 200 zł chyba tak ostatecznie wyszło. Z ciekawostek jeszcze wam mogę powiedzieć, że możecie sobie dokupić do takich kamerek, bo ta kamerka ma wymienialną baterię, że możecie sobie dokupić dodatkowe baterie i potem możecie sobie taki hub kupić do ładowania wielu baterii na raz. I po prostu możecie wozić kilka baterii ze sobą i na przykład jak jeździcie kilka godzin, to po prostu wymieniacie sobie te baterie po jakimś czasie, że nie trzeba jakby wracać ich ładować, nawet jak się rozładuje, to macie kolejną baterię. No po prostu tak jak kiedyś było w zwykłych kamerach, można sobie było wymienić baterię, to w dzisiejszych czasach tak jest, wow, mogę sobie wymienić baterię. No ale to przy jakichś tam ładowanych się z mikro USB czy coś, no to można sobie powerbanka po prostu podłączyć. Tak, rzeczywiście. W sumie tutaj też byś mógł sobie powerbanka podłączyć, bo tutaj po USB-C sobie ładujesz. Bo jak ja mam tego właśnie sticka, to on mi po USB-C ładuje. Więc w sumie tak, masz rację. Po USB-C chyba byłoby, można by też to ładować. I by chyba taniej wyszło nawet. Oczywiście nie chcę tutaj za dużo reklamy tej robić firmy, bo tak jak mówię, uważam, że te ich produkty mogą być lepsze i mega mi się nie podoba, że się kamerka zacina. Więc nie chcę wam tam sprzedawać czegoś, ale no porównując oferty 360, to jednak chyba one są najlepsze do właśnie takiego 380 kamera, taki 360 zdjęć typowo do OpenStreetMap, bo ja właśnie powiedzmy mam cały ten setup zrobiony po to, że mógł pasjonować, żeby rozwijać swoje hobby, jakim jest robienie mapek. Więc to jest wszystko dla mapek. A jeszcze się nie doczekałem, kiedy mi się te wszystkie koszty zwrócą. Muszę poświęcać swój czas, robić zdjęcia, kupować sprzęt. No jest jak jest. No i też niektóre kamery robią same ten stitching, nie? A to tutaj musisz manualnie go zrobić w programie. Stitching? Chodzi ci o... Jaki stitching? Jeszcze raz. Znaczy sklejanie jakby z dwóch tych kamer, nie? No bo i ty do tego masz ten program, nie? A niektóre robią to same po prostu i wtedy się pewnie tak. Nie trzeba chrzanić z odpalaniem Windowsowego programu na Linuxie. Aha, tak, chyba są jakieś na pewno są aplikacje kamerki, które do MB4 nagrywają, ale wiem, że na pewno Insta360 tego nie robi, bynajmniej z tych konsumerskich i GoPro też tego nie robi. Wydaje mi się, że ten Ricoh, ten DC czy coś, to chyba to robi. Okej, okay. Nie jestem na 100% pewien, więc nie będę tu się więcej argumentował, ale mogę powiedzieć jeden plus, jaki jest tego, to że to przez to, że ty musisz użyć tego programu do stitchingu, to możesz użyć tej właśnie stabilizacji, która naprawdę działa nieziemsko, bo kamerka by miała zbyt słaby procesor, żeby coś takiego w czasie rzeczywistym stabilizować i mogło być nie idealnie. A ja chcę mieć super gładziutkie zdjęcia, nie chcę mieć jakichś mega potrząsień, więc powiedzmy jestem, i to nie jest też jakiś duży problem dla mnie, więc powiedzmy, że jestem z grubsza zadowolony.